W niedzielę 25 sierpnia w Świdnicy odbyła się kolejna edycja Domino Streetball Cup, czyli pikniku rodzinnego połączonego z turniejem koszykówki. Na odwiedzających czekała duża dawka sportowej rywalizacji, a także food trucki, dmuchańce i dużo atrakcji dla najmłodszych. Staramy się, żeby ta impreza była nie tylko sportowa, ale też taka rodzinna, społeczna. Są dmuchańce, dzieciaki przyszły, bawią się. Najważniejsza jest pogoda. Zawsze największym znakiem zapytania jest ta pogoda, tym bardziej, że od kilku lat to już w piątek, sobotę jakby obgryzamy paznokcie w nerwach, co z tą pogodą będzie, przeważnie jest taka w kratkę. A niestety zawodów koszykarskich na tartanie nie da się rozegrać, jak nawet chociaż trochę popada. Więc dzisiaj mamy bardzo ładnie. No są pokazy taekwondo, mamy jakieś różne stoiska, tak jak mówiłem, z atrakcjami, animacjami dla dzieci. Można sobie zbadać skład ciała też, jest takie fajne miejsce jedno. Jedzenie dobre, drużyny dopisały, mamy 20 drużyn w seniorach, też kilkanaście drużyn w juniorach, juniorzy już skończyli grać, zaraz będzie wręczenie nagród, więc tak, fajnie wszystko się udało. Przede wszystkim o to chodzi, żeby popularyzować ten sport w różnych odsłonach, tak? Chodzi o to, żeby po prostu dzieci, młodzież to widziała, że rodzice, bo tu mamy zawodników, którzy mają po 40, jestem tylko przykładem, lat, żeby oni ten przykład brali, nie siedzenia przed telefonem, tylko po prostu jakiegoś aktywnego spędzania czasu, bo przy tym też jest fajna zabawa, żeby to nie było tylko wszystko medialne, ale też takie społeczne, żeby tutaj też się nawiązują relacje, więc to wszystko jest tak jakby, no tak jakbyśmy chcieli, żeby się rozwijało i to się udaje. Zawodnicy przyjeżdżają, my się znamy w tym gronie koszykarskim tu od wielu lat. Kiedyś, mając 18 lat, graliśmy sami, potem coraz starsi. Dzisiaj jak już przychodzimy na taki turniej, to przeważnie z żoną, z dziećmi, one się bawią, więc to jest takie no, przekazywanie trochę pałeczki i no, przekazywanie tego bakcyla, żeby one też złapały tą zajawkę na tą fajną dyscyplinę sportu, szczególnie, która jest nam bliska, czyli koszyków. Chodzi o to, żeby to nie było takie sztywno sportowe, bo dzieciakom też się nudzi. No, nie będą przecież oglądać przez 2 godziny zmagań zawodników na boisku, więc chodzi o to, żeby one to przy okazji złapały, żeby robią coś przyjemnego dla siebie, czyli korzystając z atrakcji, animacji, łapały gdzieś z boku ten sport. I rzeczywiście po każdym takim turnieju widzimy to, bo jak przychodzimy na to boisko po zawodach, to zdecydowanie przez ten pierwszy miesiąc to tutaj ciężko się jakby wbić, żeby w ogóle pograć. Nie? Także ten efekt jest po turniejowym, można powiedzieć. Czego można jeszcze życzyć dzisiaj wszystkim, którzy tutaj przybyli? Znaczy to przede wszystkim dwóch rzeczy, pogody i braku kontuzji. Reszta już się dzieje i tutaj nic się nie wydarzy złego. No? Reszta jest okej. Okay. Chodzi o to, żeby przy tej rywalizacji sportowej było fair play, nie było żadnych urazów, bo to jest zawsze jakiś tam minus. No i żeby nie spadł deszcz. Niggas wanna creep, got to watch my back. Think the cognac and endo sack make me sick.